No cześć, witam was serdecznie, dzisiaj nietypowo, bo z gościem, z Emilem, znanym jako łowca fotoradarów, czy też łowca różnego rodzaju absurdów związanych z ruchem drogowym i nie tylko. Łowca nieprawidłowości, o tak będzie. Łowca nieprawidłowości. Cześć Emil, witam, cześć. Dzięki, że wpadłeś i możemy nagrać. Natomiast jak mantrę właściwie powtarzasz za każdym razem, kamerka samochodowa musi być wyposażeniem standardowym samochodu. Zgodzisz się? Nawet może być zepsuta. Ja jestem dużo bardziej widzący. Ale żeby była. Ważne jest, jaki teatr zrobimy, bo jak pan dzisiaj policjant przychodzi, znaczy może inaczej, kiedyś policjant przychodził do samochodu, to stawka samochodu A dzisiaj się pochyla, on się nie pochyla dlatego, że jest miły i sympatyczny, dlatego, że on tu lustruje naszą powierzchnię tego samochodu, co tutaj jest, nie? Jak u kogoś wisi centralnie kamera, no to już... Zaczyna kombinować. Mamy pana, który zbiera dowody materialne przebiegu interwencji, jest nagrany, jaki był pomiar, czy wyprzedzał, czy nie wyprzedzał, czy stanął na stopie, czy zatrzymał się na... Mamy wszystkie dowody. Więc nasz pan policjant ulubiony się patrzy na nas, więc nawet gdybyśmy nawet zauważyli, że nasza kamerka się rozłączyła, bo czasami tak jest, ważny jest ten teatr też, nie? Pan ma swoje notatki, swój sprzęt, ja mam swoją kamerkę, spotykamy się w sądzie. Czyli jakakolwiek kamera, nawet zepsuta albo nie działająca, ale żeby była. Wtedy dużo łatwiej. Dużo łatwiej, no bo nasz adwersarz, ten, którego mamy, tego pana w tej zbroi, tak, no, funkcjonariusz, lekarz, prokurator, sędzia i tak dalej, nie po to mają jakieś togi, mundury, fartuszki, po to, żeby być ładnym, ślicznym i pięknym i w ogóle, tylko po to, żeby nam pokazać, tak, ja jestem w mojej zbroi, ja tutaj stoję i mamy tu policjanta, tak, strażnika, on tu jak choinka, jakiś gaz kajdanki, pistolet, maczeta, nie wiem, co oni tam jeszcze noszą, ale czego na przykład nie noszą, właśnie, oni sami nie noszą swoich kamerek personalnych, no póki właśnie. Co MSWiA i wszelkie służby oprócz Straży Leśnej obawiają się kamer personalnych jak diabeł święconej wody. No po co zbierać uczciwe dowody, jaki był przebieg sytuacji? Dobra, przechodzimy do meritum, bo właściwie na tym chciałem się skupić. Jakiej kamerki ty używasz? Łowca fotoradaru, który tak orenduje te kamerki, jakiej sam używa? Czyli tak, dwie kamery, niezależnie zamontowane, niezależnie podłączone, pod niezależne źródła zasilania i to są modele A119S, jedną wypnę, żeby pokazać, że to się robi bardzo łatwo, zgrabnie, sprytnie. Tu mam założony oczywiście filterek polaryzacyjny, żeby nie było tego refleksu, tego co tak, jest tutaj dokładnie. Na kokpicie, żeby ten termometr mi się nie odbił, jakieś tutaj inne rzeczy, dlatego filterek powoduje ten efekt, że tak jakbym jechał ze zdemontowaną szybą. No i właśnie, i przed chwilą powiedziałem, że czasami się zdarza, że jedna z kamer nie działa. Dlatego masz dwie, tak? I dlatego mam dwie, one są niezależnie podłączone, na niezależnych źródłach. Właśnie włączymy sobie dźwięk. Żeby właśnie na tym to polega ten jakby sport i moje bezpieczeństwo. Mhm. Kilka razy zdarzyła się taka sytuacja, że właśnie jedna nie nagrywała, a wtedy wodziłem jedną, no i co, no i zima, i nie mamy dowodu materialnego. A tak po prostu mamy wprost pięknie zarejestrowane. Nawet gdyby jedna padła, mamy sąsiadkę, która nie powinna paść. A w najgorszym wypadku, poza tymi dwoma, które nagrywają do przodu, to jeszcze jest ta trzecia, która nagrywa też do tyłu. I też jest niezależna, i też jest niezależnie podłączona. No właśnie. Bo powiedziałeś, że masz niezależne zasilanie, tutaj jest to, widzę, ładnie pod sufitką poprowadzone. Tego żeśmy nie grali, ja często kolegom znajomym montuję kamery, kupujemy taki sprzęt na Allegro, to chyba z 5 zł kosztuje i wtedy zamiast pchać zawsze brudnego palucha, no tak, po tapie zrobić ciach i ciu. Aha, no to sprytne. Nic prostszego, przy okazji jak trzeba te boczki porozbierać, uwaga, jak ktoś ma poduszki tutaj, to żeby bum nie było, nie? Aha, stacyjka no tak, wyłączona, akumulatory, tym podobne, tak? I te boczki to tak samo, proszę bardzo. Już tak, cały palec wchodzi. A teraz nawet nie wiem, jak bardzo bym mył ręce, jak włożę, to i tak tutaj zostanie. A jeszcze tutaj przy tych boczkach, tam no, ciężko wcisnąć czasem, tak? A tak, no to mamy tu, proszę bardzo. Proste narzędzie. Ja nawet bodajże w modelu kamery A129 VIOFO jest właśnie taki, w standardzie w tym pudełeczku jest taki właśnie zestawik. Gdzieś kiedyś widziałem te pudełko, oglądałem tą kamerę i właśnie pamiętam, że tam to jest.
Tak, no w niektórych kamerach jest. Akurat we Wiofo nie ma. 129 jest. 129 jest, w tych starszych nie było, ale też w Blackview są, z tego co kojarzę. Okej, no dobra, no to zasilanie jest tutaj ładnie poprowadzone. Mówi, że masz niezależne zasilanie do każdej z kamer, czyli one są gdzieś tu podłączone, czy są gdzieś na stałe do instalacji podłączone? One są na stałe do instalacji podłączone, dlatego w Skodzie z lewej strony tu jest puszka z bezpiecznikami i tu są po prostu dwa wyjścia na stałe podłączone, bo czasami jest tak, że samochód potrafi odciąć te zapalniczki, a ja chcę po prostu, żeby nagrywało, nawet żeby po prostu padł akumulator. Często tak się niestety dzieje, że zostawię tą moją choinkę, bo tutaj jeszcze, o, tu masz w schowku, tu jeszcze jest CB radio, tutaj jeszcze jest, tu jakieś inne rzeczy. I często tak jest, że jak zapomnę tą całą moją choinkę świąteczną wyłączyć, to efekt jest taki, że przychodzę i co? No, tutaj, tu na voltomierzu mam. Pokaż. Tu na voltomierzu mam 7 albo 6,5. Ocieram łzę. Stacyjkę, tu klucz trzeba rozebrać. Wejście do samochodu. Oczywiście u siebie na standardzie w samochodzie mam 6-metrowe, porządne, grube, miedziane kable. I akumulatorek, pyk, także takich odpaleń w roku zaliczam, nie wiem, z 5, 6, 7 na pewno. No to okej, no to ekstremalnie dość, ale działa. Ale wiem, co mi grozi, dlatego te kable zawsze ze sobą mam. Więc... Ale kamerki pracują cały czas. Podczas jazdy. Do wskatowania akumulatora, do dna. A ile razy wymieniałeś już akumulator w tym samochodzie? Nie, one tak z 2 lata u mnie wytrzymują. I tu jest ten start-stop. Tak. No to dość imponujący wynik. A jak z tylną kamerą? Jest dokładnie tak samo podłączona? Tylna kamerka jest podłączona do instalacji samochodu, czyli do swojego gniazdka. I znowu ona też jest niezależna, aczkolwiek można by było zastosować, no nawet głęboko o tym myślałem, takie jakie są właśnie te modele od razu z podwójnym kablem. Tylko w ten sposób powoduje to, że mam 3 niezależne kamery i 3 niezależne źródła dźwięku, a w kamerze podwójnej jakiś taki nadal we mnie lęk jest, żeby mi, jak wtedy jedna pada kamera, no to już nie padła jedna, tylko dwie, nie? A powiedz mi, a propos kamery tylnej, bo często spotykam się z takim pytaniem od klientów, czy chętnych do kupienia kamerki, po co im kamerka z tyłu, skoro z definicji tak ten, który jedzie z tyłu i wjeżdża nam powiedzmy w tyłek, jest winny. Więc no tak. Czy ona się przydaje, czy nie? Na pewno się przydaje. Ten, co wjeżdża z tyłu, no to jest tylko epizod, to jest jedno zdarzenie, tak? Bo może zdarzyć się sytuacja, że jesteśmy na parkingu marketowym i to my cofamy i ktoś jeszcze cofa, no i wtedy mamy dwóch cofających, no i teraz kto bardziej wyjechał i tak dalej. A póki co sądy jakoś nie chcą stosować współwiny, bardziej się określa winy, więc to też jest ważne, ale ta kamera z tyłu na przykład zarejestruje nam policjantów, którzy uwielbiają jechać na takiego pchanego, tak? Czyli mamy tutaj tutaj mamy nasze dwa samochody, tak? I ja jadę spokojnie, a za nami jedzie ten policjant i nas tu dziobie. I naprawdę automatycznie nasza świadomość, tak jako kierujących, no widzimy z tyłu faceta, wchodzi nam na ten zderzak i próbujemy uciec od niego, przyspieszamy prędkość, no a tam potem ktoś się z tyłu cieszy, zadowolony, że ma film nagrany. Udało się raz taką sprawę właśnie wygrać, takiego dopychania do zderzaka. Kierowca w Warszawie został właśnie uniewinniony, bo to po prostu ewidentnie widać, że policjanci przyspieszają, albo robią na przykład taką sztuczkę, że w chwili, kiedy wyprzedzamy ich, to oni przyspieszają, no i znowu popełniają wykroczenia, to nawet nazywam przestępstwem już drogowym. No ale ta relacja tych dwóch kamer naprawdę pokaże przepiękny obraz tego, co się naprawdę wydarzyło. Tak. Czyli mimo wszystko się przydaje ta kamera z tyłu, może w mniejszym stopniu, ale jednak się przydaje. Tak, tak. Ona rejestruje obraz. No też co się może za nami wydarzyć. No właśnie. A jak z GPS-em? Z czy bez? Jak uważasz? Bo GPS, dodam, że chodzi głównie o rejestrowanie bieżącej prędkości, więc to jest taki miecz trochę obosieczny, nie? To znaczy kategoria, każda kamera, to też jest coś takiego. Ja zakładając kamerę, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest mój wideorejestrator, to jest moja czarna skrzynka jak w samolocie. I nie ma, zmił się, nie będzie taryfy ulgowej, jeżeli nawywijam, stracę przytomność czy zginę. No pierwsze co, znowu ten policjant, który wejdzie do samochodu, prokurator, o, mamy kamery, nie? No i po co analizować, po co szukać, się zastanawiać, powoływać biegłych, liczyć kąty przyspieszenia i w ogóle mamy obrazek, pyk, czarno na białym, dziękuję, do widzenia. Sprawa zamknięta albo może wręcz przeciwnie, otwarta. I to też jest w mojej świadomości,
że ja na bieżąco rejestruję, a jeszcze rejestruję na kamerach, tutaj, na kartach 128 giga chyba, to są te 128, tak, to są największe, to jest 12 godzin w pętli działającej, tak, także... Z jednej kamery pojedynczej, tak. Nie? Bo tutaj mamy tak. 119, trzy pojedyncze kamery. Tak. Osobno nagrywające. Po 12 godzin obrazu i to sobie tak hula w pętli. Więc no, trzeba mieć to w głowie, no, czy z GPS-em, czy bez, no to też, no, teoretycznie możemy powiedzieć, że ona będzie nam ratowała prędkość, ale czy na pewno? Mhm. Prędkość zawsze możemy też wyliczyć dla osób, które nie potrzebują z kamery z GPS-em, albo nie chcą wydać tą stówę, załóżmy dodatkową na GPS, prędkość zawsze też można wyliczyć. Dokładnie. Mamy obraz. Mijamy słupki, jakieś nawet tam drzewa, tutaj, coś. Tak, można zmierzyć to w czasie, mamy odległość i czas, mamy podstawowe dane do obliczenia prędkości. Dokładnie. A czemu akurat te Viofła 119, jakieś inne rozważałeś? Pamiętam, kiedyś Mobiusy jeszcze używałeś. Jakiś już dłuższy czas te małe czarne, małe czarne Mobiusy, a tak. Potem przerzuciłeś się akurat na 119, tutaj S-y akurat. Tak, bo ale Mobiusy były... można było je konfigurować przez kabelek albo przez komputer, a on nie zawsze był. Viofo są montowane w taki sposób, że ich tutaj nie widać w tym samochodzie. One, dyskretne bardzo. One są bardzo dyskretne. Ich nie widać i ich nie słychać. One tutaj nie zakłócają, bo tak jak nawet teraz tutaj, żeś w tym obrazie tutaj było widać, tak jak ty na przykład GoPro zamontowałeś, gdyby wisiała, o poczekaj, złapię kamerę, bo no, ja nie wiem, czy to normalna, klasyczna kamera by w tym momencie wisiała. Tak, i tu zasłania ci widoczność tak, bardziej, nie? One są tutaj schowane, także nawet jak otworzę daszek, to nadal one mi tu w niczym nie przeszkadzają, ale cały czas one są znowu tak zamontowane, żeby przy otwartym daszku, żebym widział pierwszą i drugą diodę, żebym widział, że one nagrywają. Tak, czy są aktywne. Czy one są aktywne, bo oczywiście mógłbym je podwiesić jeszcze wyżej, ale nie widziałbym wtedy diody i skąd ja miałbym wiedzieć, że one nagrywają. Jasne. Jeszcze jedno takie pytanie, jakbyś miał wybrać jeden najważniejszy aspekt kamery samochodowej, działającej zaznaczam, co to by było, twoim zdaniem? Jakiś jeden parametr najważniejszy, na który powinno się zwrócić uwagę? Jak uważasz? Przy zakupie? Takie kryterium? Tak. Idziesz do sklepu i chcesz kamerę i... Pierwszy parametr, który chciałbyś wziąć pod uwagę. Po uruchomieniu kamery idę w ciemne miejsce i patrzę, ile ona widzi. Dobra kamera widzi w nocy, Viofo widzi w nocy. A 119S ze Starvisem zaznaczam. Tak jest. Bo to jest akurat ta delikatna różnica, znaczy no, subtelna różnica, która robi tą różnicę. Bo wcześniej miałem Starvis jakieś właśnie kamerki, już nawet nie pamiętam, jak one się nazywały. Nie pamiętam, takie srebrne były, one były fajne, znaczy co do zasady, każda kamera nagra nam obraz ładny za dnia, albo akceptowalny, ale w nocy, to jest różnie. Czarna ściana, ja nie zgadzam się na czarną ścianę, a czasami nawet jeszcze jak takie obrazy oglądam z Viofo, czasami mam wrażenie, że w pewnych okolicznościach przyrody, jak jest światło ustawione, to nawet ona widzi lepiej, niż by zarejestrowały moje własne oczy. No faktycznie, bo tutaj dodam od siebie, Starvisy, które są zamontowane na przykład w Blackview, kamera tam wykorzystuje ten tryb nocny Starvisa i dzięki temu jest ten obraz jeszcze bardziej faktycznie rozświetlony, aż taki prześwietlony, ale widzi. I szczególnie to na parkingu się przydaje, więc bo co jeszcze tutaj mi się... Starvis się przydaje na pewno. Bo co jeszcze mi się w tym trybie Viofo podoba, to, że nie ma baterii. Kondensator. Tak plus jest. Po prostu. Dla mnie to jest plus. Żadnych pęczniejących kamer, wybuchających, palących się tapicerek i tym podobnych. No i po prostu Viofo u mnie w samochodzie wytrzymuje. A ja samochodem trochę jeżdżę. Na przykład dzisiaj spotykamy się o godzinie 14, a ja już dzisiaj jestem po przejechanych 564 km. Ojo, nawet ci mogę pokazać, jak wygląda. No pokaż. Kurde, jak dzisiaj jeździłeś? To nawet Berlin. Berlin, Gorzów, Kostrzyn, Gorzów, Zielona Góra. No i tutaj kawałek musiałem dojechać od Stęczady. Taki trochę kwiatek powstał, co? No, tak nie jakby. Wiem. Albo Polska, nie wiem co to jest. No taka Polska trochę, no. Zależy w jaką to... stronę wrócić, tak? No, zależy. Albo taka pętla na szyję w sumie może też interpretować. No, jak zwał, tak zwał. Coś wyszło. Coś wyszło, tak jest. Dlatego z racji tego, że bardzo dużo godzin spędzam w samochodzie, to potrzebuję znowu kamery, które będą działały. Ja nie potrzebuję kamer, w których będę grzebał. To jak samo pewna część osób kupuje samochody, które ładnie wyglądają na ich parkingach.
mają różne tam symbole, jakieś tam tego, jakieś tam widelce, nie? No ja niestety potrzebuję samochód, który jest wygodny, sprawny i najwięcej do niego jest części w każdej hurtowni. No i właśnie takim samochodem się poruszam i takie też chciałbym mieć kamerki. Dokładnie. Dobra, ponieważ jest okres świąteczny, no akurat nagrywamy to nam 2 tygodnie przed świętami, to też mam dla Ciebie mały upominek. W podziękowaniu za rozmowę. Jest to też Wiofo, co prawda dwukanałowe, A129. Czyli następca 119S, którego używasz, więc... Tak, i będziesz mi przekonywał, żebym go założył, tak? Może niekoniecznie w tym samochodzie, ale ponieważ idą święta, no to możesz komuś to sprezentować, tak? Ważne, żeby była kamera jakakolwiek, ale była. No i twój ulubiony Samsung Evo, zawsze kartę, którą kupujesz u nas, plus jeszcze drobny gratis. Okej. Okay. Z wideorejestratory 24, tak więc... Dzięki jeszcze raz. Tak więc już wiecie, jakich kamer Emil używa w swoim samochodzie. 3 niezależnych. Zostawię jeszcze jedną. Może ją zamontuję dodatkowo. Zobaczę, czy zgodnie z moją teorią w tej wersji jest ten przetykacz. Przetykacz. A właśnie, sprawdźmy to. Od razu taki szybki unboxing. Proszę bardzo, jest. Znalazł się. Tak jest. To jest, proszę Państwa, broń potrafiąca rozebrać cały samochód. O tak to jest. Chodziło. Prymitywny, ale już nie pchamy palucha, tylko pyk. Czyli unboxing Emila wykazał, że jest przetykacz do tapicerki. No nic, to dzięki serdeczne za rozmowę. No i zapraszam do oglądania i subskrybowania wideorejestratory 24. No i zakupów Emila. Tak, pisać listy do Mikołaja. Jak twój mąż nie ma kamerki, to naprawdę powinien ją mieć. W samochodzie prywatnym, służbowym, po prostu... Wszędzie powinien mieć kamerkę, bo powinno to być standardowym wyposażeniem każdego samochodu, tak, tak jest? Tak jest. No i tym optymistycznym akcentem dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję. Cześć.